Bardzo serdecznie, ja jestem Aragor, a dzisiaj sobie zagramy w Valkyrie. Jak pewnie widzieliście pod ostatnim odcinkiem, udało mi się przetłumaczyć grę. Sądzę, że to nie jest nawet takie złe tłumaczenie. Mimo, że ja jestem słaby z angielskiego, to udało mi się to przetłumaczyć i jeszcze pewne inne osoby prowadziły małe korekty. Ale dobrze, zaczynajmy sobie grę. Także w tym odcinku będziecie mieli napisy, więc... Bardzo fajnie dla was, bardzo przyjemnie będziecie mieli. この風車塔を見ると、ふるさとに帰ってきたって気がするな。そうだね。親子風車あってこそのブルールだもんね。それじゃあ、私はこれで失礼します。帝国軍が近づいているようなので、気をつけて。イサラ、疎開の準備は進んでる？はい、日用品以外の荷造りは済んでいます。帝国軍が近づいているようだから、日が暮れる前にはブルールを立とう。マーサさん、兄さんが帰ってきました。お帰りなさいませ、ウェルキン坊ちゃん。マーサさん、坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ。もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろう。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。これが5人目なので慣れたもんです。こんにちは。ウェルキンいますか？あれ、アリシアじゃないか。どうかしたの？さっきのお詫びにと思って。はい、これどうぞ。もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだからちゃんと調理して食べてね。私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあ中に入ってよ。そんなことがあったんですか。坊ちゃん、大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと。坊ちゃんも隅に置けませんね。え？そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。そうなんです。それに私たち知り合ったばかりですから。これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの。坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん、だから坊ちゃんはないだろう。あの壁にかかっているのはギュッ。うん、それは僕が生まれる前の写真だね。立派なお父さんね。あれ、将軍の隣に写ってる方は？私の父、テイマーです。父は技師で将軍の戦車を設計していました。え、でもイサラさんって将軍の娘さんじゃ。両親は私を産んですぐに事故で他界しました。一
人残された私を将軍は幼女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。立ち入ったことを聞いちゃったかな。いいえ、気にしないでください。二人とも私の大切な父ですから。そっか、そうだよね。あ、もうこんな時間。私、そろそろ失礼しますね。兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあアリシアを送ってくるよ。ごちそうさまでした。それじゃあ失礼します。No, w końcu się skończył ten pierwszy filmik. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie po prostu są ciupkę za długie te filmiki. No ale ma być to w formie interaktywnego anime, tak, a więc powinno być coś takiego. Ale jak dla mnie za dużo filmów, za mało gry. ブルールから人がいなくなるのは寂しいことだけど、いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。ウェルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん、僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ。自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく、僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。何の音？この音。ってことだ、親子風車が。アリシア隊長、帝国軍の奇襲です。敵部隊が町の中に侵入してきた模様です。待機中の自警団員を緊急招集して、ここは私たちで食い止めましょう。敵は風車塔広場にいるようだ。僕も手伝うよ。メルキン、ありがとう。さあ行きましょう。No i w końcu możemy już sobie zacząć pierwszą grę tak naprawdę dzisiaj, pierwszą bitwę. Ja jeszcze się postaram do następnego odcinka ustawić sobie język angielski. Zobaczymy jak wam będzie pasował z językiem angielskim. Wtedy sobie wybierzecie, który jest lepszy. Okej, dobra. Musimy się wyrobić w 20 tur. To jest najważniejsze. Kore yori, fūsha tō hiroba ni iru teigoku gun o kōgeki shimasu. Taichō o taoseba, shiki keitō ga midarete, machi no hito tachi ga hinan suru jikan o kasageru kamoshirenai. Wakatta. Kiyo tsukete ikou.
ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。OK. To zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od Alicji. Poradniki. Come on! Wiem to wszystko, tylko proszę mi pozwolić już strzelać. Celujemy w główkę. Dwa strzały, nie wiem, przeciwnika. Od razu bierzemy Welkina. Moglibyśmy wziąć Alicję, żeby zeszła tamtego faceta, ale to nie ma takiej potrzeby. O! Nie było w głowie? Dobra, Welkin, faktycznie ślepy jesteś. Ale przesuniemy też sobie naszego strażnika, żeby nie został w tyle, no trzeba go zostawiać. Całą brygadą przejdziemy do przodu. No, on się osłania do tego. Raz musieliśmy akurat nie trafić. Szkoda. Ale dobra, kończymy turę i lecimy dalej. Zrobiło nam się jeszcze paru nowych przeciwników. Oczywiście na start został ostrzelany nieźle, więc 20 HP mu zostało. Teraz możemy go akurat wykończyć. Nie sobie strzelają. Dużo nam życia nie zabiorą, jeśli jesteśmy za osłoną. Jeszcze zdążył się z 29 HP, no to... 2 strzały i przeciwnika nie ma. Dobra, 3. I to tyle co i w ich ruchu. My się dalej ruszamy, oczywiście Alicją pierwszą. Przesuwamy się do przodu. Oczywiście celujemy w głowę. Jest jeden strzał już po przeciwniku. Alicja zadowolona jest z siebie najwyraźniej. My też przejdziemy. Ojo. Dobra. Co mamy się tutaj? Chciałem przejść do przodu i się ukryć za barykadą, ale jako, że Alicja nie może strzelać już, to bez sensu tak narażać. Sobie Welkinem przejdziemy i wyeliminujemy sobie jednego strzelca. 2 strzały. Headshoty, bardzo piękna. Muszę być z siebie dumny. Mamy jeszcze jednego. Oczywiście weźmiemy jeszcze strażnika. On powinien bez problemu dobiec. Czemu mój drogi jesteś czerwony, powiedzmy? Wyjaśnij mi to. Dobra. Tyle. Tyle jeśli chodzi o ten ruch. O tą turę. Czerwony mi. Punkt dowodzenia im się odjął. A teraz... niestety nadeszły małe kłopoty.
Tak. Wrogi czołg. Czołga z skautem. Skautami, naszymi żołnierzami. Niestety nie zniszczymy. No niestety. I teraz my swoją drużynką będziemy musieli się uciec. Od czołgu się wydostać w bezpieczne miejsce. Dlaczego mi tu Alice w ogóle przeteleportował? No bo gdzieś idzie. Jesteśmy prawie na hita od tego czołgu, więc nieprzyjemnie. Oczywiście moglibyśmy strzelać tam z tyłu w ten niebieski silniczek czołg, ale to zanim byśmy to zniszczyli, to trochę by minęło. Dobra. Wielki! Sensego! Mazina, ima ro bokutachi no buki dewa sensha ni ha ga tatanai. Kuyashii kedo ittan koko wa koudai shimashou. Melki, kono odori kara higashi no roji ni mukete. Ato, narubeku shougai butsu ni kakure nagara idou shite ne. Sensha no hougeki o matomo ni kurattara oshimai yo. Dobra, musimy dotrzeć Wilkinem na tamtą pozycję. Oby ten żołnierz nie zginął. A my się zaczniemy przesuwać Alicją powoli do przodu. Powoli będziemy eliminować przeciwników. Dwa headshoty, bardzo ładnie. Powoli będziemy się starać przesuwać do przodu. Ale zostawimy na razie w tyle naszego żołnierza, naszego strażnika, bo to bez sensu będzie go brać, jeśli on ma tak mało HP. Zdajemy się za Itchogiem. Szybko wyeliminujemy tego naszego przyjaciela. I się ukryjemy dalej za tym czołgiem. Teraz weźmiemy Wilkina i wyeliminujemy kolejnego strażnika, kolejnego nieprzyjaciela naszego. Dobra. I teraz się po prostu ukryjemy z Alicją, za samochodem. I poczekamy, aż czołg przejedzie, bo on sobie akurat przejedzie dalej, a my dzięki temu będziemy mogli przejść do punktu misji. No, na szczęście nam nie zabije jego, więc wszystko dobrze. No, on sobie po prostu jedzie dalej. Nas olewa. I my teraz będziemy mogli ruszyć dalej. Oczywiście Wilkin. Barkada i celujemy w głowę. Dwa strzały i po nich. Pięknie. I dotarliśmy, gdzie mieliśmy dotrzeć. No i tyle, wykonane. Pięknie. Yoshi, nan toka furikitta zo. Arisha, kono ato wa dou suru? Kuyashii kedo, sensha made dete kitan ja.
とても町は守りきれない。こうなったら町の人を一人でも多く脱出させましょう。大通りの門で敵を食い止めてみる。少しでも脱出する時間を稼げるように。わかった。それじゃあ僕は家に戻ってイサラとマーサさんを連れてくる。気をつけてね、ベルキー。Wykonana misja dostać mi trochę pieniędzy, trochę expa, które potem będziemy mogli wykorzystać. O. Chapter drugi. My sobie chapter drugi zostawimy na kolejny odcinek i chapterów jest chyba 18 z tego co ja sprawdzałem, jest 18, czyli wyszłoby nam więcej 19 odcinków, bo to jest chapter na odcinek, a pierwszy to był prolog, więc zerowy. Więc to będzie jeden chapter na jeden odcinek. Ale dobrze, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze tylko przypomnę, że odcinki będą się pojawiały rzadziej. Nie będą tak jeden po drugim, tylko w dłuższych odstępach, bo niestety muszę usiąść i potłumaczyć, a to nie jest 10 minut po prostu, tylko to już jest parę godzin w moim wypadku przetłumaczenia całego materiału, bo trochę tych tekstów tutaj jest. Jeszcze zanim też wyślę do korekty, zanim sprawdzą, czy wszystko dobrze zrobiłem, bo ja rewelacyjny nie jestem, a więc odcinki będą się pojawiały w troszkę dużych odstępach czasu, więc wybaczcie za to. Ale dobrze, mam nadzieję, że się wam spodobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. No i zapraszam też do innych serii, do innych odcinków na moim kanale. Adios!